Bartłomiej Włodkowski z kleksem przez białą łękę. Z pomocą Burkowi. Trzech rosłych dryblasów wyskoczyło wprost na tole Janka, którzy od paru chwil stali na ubitej polnej drodze. Kilkanaście metrów przed nimi w promieniach słońca mieniło się lustro wody. Nie zdążyli nawet zastanowić się, gdzie tym razem przeniósł ich kleks. Alarm! Uciekajcie czym prędzej! Idzie wielka woda! No na co czekacie? Nie stójcie tak, bo was zaleje! Biegnijcie do domu i ostrzeżcie rodziców! Ale my przecież nie mamy! Janek chciał wyjaśnić, że nie mają dokąd uciekać i że za sprawą czarów przybyli z przyszłości, ale nie dokończył, bo Tola szarpnęła go za rękaw. Dotychczasowe przygody zafundowane przez kleksa nauczyły dziewczynkę, że nie należy zbytnio wnikać w szczegóły. Bezpieczniej jest poddać się wydarzeniom, które ich spotykają. Ile sił w nogach pognali za chłopakami. Biegli między polami i zagajnikami. Jasiek próbował wypatrzeć jakiś charakterystyczny obiekt, który pozwoliłby zorientować się w terenie, ale okolica w ogóle nie przypominała Białołęki. Po dobrym kwadransie zziajani wpadli na podwórko gospodarstwa. Przed dużym drewnianym domem stał zaprzęgnięty w dwa konie wóz. Woda! Idzie woda! Pakujcie się, woda! Z domu wybiegło kilkoro osób. Dwoje dorosłych, starsza pani trzymająca na rękach małe zawiniątko i gromadka dzieci. Wartko przybiera! Kępa już w wodzie! Zbierajcie się! Mieszkańcy domu bez słowa wbiegli do środka, by po chwili z przyniesionymi z wnętrza rozmaitymi ubraniami, zawiniątkami, paczuszkami, a nawet dwoma pierzynami i czarnym kotem rozlokować się na wozie. Dwóch chłopaków wyciągało z drewnianej komórki kury, gęsi i dwie duże świnie. Staszek! Staszek! A co to za dzieciaki są? No nie wiem, mamo. Spotkaliśmy je nad rzeką. Przybiegły za nami. Nic nie mówią. Może nie potrafią po polsku, bo są od Niemców, ze Świdrów. Jakich Niemców? Jestem... Dobra, nieważne. Wsiadaj na wóz. Nie ma czasu. Chwilę później rudy Staszek, jego dwóch braci, Wacek i Tadek, trzy siostry, Marysia, Basia i Tereska, mama, tata i babcia trzymająca na rękach najmłodszego braciszka, który urodził się przed miesiącem razem z Jaśkiem i Tolą, w asyście gdakających gęsi, podenerwowanych kur i kwiczących świń, jechali na wozie. Staszek nerwowym wio, wio i delikatnymi uderzeniami bata poganiał konie, które zdawały się wyczuwać grozę sytuacji. Za małym laskiem na rozstaju dróg dzieci zobaczyły przedziwną scenę. Ze wszystkich stron w tym samym kierunku ciągnęły podobne wozy. Siedzieli na nich ludzie z kuframi, futrami, pierzynami oraz inwentarzem. Tu i ówdzie przy wozach prowadzono krowy. Już blisko. Jeszcze tylko pole figurskich i będziemy na cmentarzu. Jak to na cmentarzu? A widzisz ich? Najpierw gęby nie otworzą, a teraz się dziwują. Jakby nie stąd były, tylko z nieba spadły na cmentarz. Na cmentarzu, serdeńko. Jak idzie woda, to trza nam na cmentarz, bo on na wzgórzu. Dzięki Bogu, że mamy ten cmentarz. Dzięki Bogu. To znaczy, że zaraz będzie powódź? Ano będzie. Nie dziwota. Wody w Wiśle dużo, to i wylać się musi. Będzie z półsetki powodzi, jakie ja już przeżyłam. A najgorsze to te marcówki, jak śniegi topnieją. A Jakubówka albo Świętojańska, jak teraz, mniej groźna. Chociaż to nigdy nic nie wiadomo. My prawie co roku mamy wielką wodę. Chociaż kobieta mówiła o powodziach, jakby opowiadała o czymś najzwyczajniejszym na świecie, Tola i Janek przestraszyli się nie na żarty. Obydwoje przed kilkoma laty widzieli w telewizorze wiślaną powódź na południu Polski. Zalane domy, szkoły, ulice, ludzie bez dachu nad głową. Na wspomnienie przechodziły ciarki.
ale Białołęka za ich życia nigdy nie była pod wodą. Przecież Wisłę chroniły wały. A co z wałami? Przeciekają? Jakie wały? Jakie wały? Wały to są w Warszawie. A u nas kto by je zbudował? O, o, jesteśmy na miejscu. Kobieta wskazała na piaskowe wzgórze zwieńczone wieloma krzyżami. Wjechali na sam szczyt. Wokół, w alejkach między nagrobkami na ziemi, siedziała gromada ludzi. Wszędzie biegały rozmaite zwierzęta domowe, a duża, łaciata krowa, jakby nigdy nic, zjadała właśnie zielone kwiatki rosnące na niepozornym kopczyku. To nasz cmentarz. Poznajesz? Na Tarchominie, przy Mechofera. Byliśmy tutaj z klasą w listopadzie. Pamiętasz? Nie, tamten wyglądał inaczej. Nieprawda, ten sam. Tyle, że grobów mniej, bo przecież jesteśmy w przeszłości. Ale poznaję po tym dziwnym nagrobku z winogronami. Pani nam o nim opowiadała, że to unikat i że coś tam, coś tam. Już nie pamiętam, ale to na pewno cmentarz na Tarchominie. Popatrz na daty wyryte na grobach, a będziemy wiedzieli, w jakich czasach jesteśmy. Po swojej wpadce z pytaniami o wał Wiślany wolał nie zadawać podobnych, żeby nie narazić się na wyśmianie. Dzieci zaczęły chodzić od grobu do grobu. 1901, 1865, 1899. O, tutaj jest pochowany ktoś, kto zmarł w 1904 roku. A u mnie najnowsza data to 1905. Wygląda na to, że jesteśmy na początku XX wieku, czyli ponad 100 lat temu. Ludzie z niepokojem patrzyli, jak w dole, na drodze, którą przyjechali, pojawiało się coraz więcej wody. Przybierała bardzo, bardzo szybko. W ciągu zaledwie kilku minut wokół całego cmentarnego wzgórza płynęła już rzeka. Ciemna woda niosła kłody drewna, gałęzie, a nawet fragmenty budynków. Kiedy na wodzie zobaczyli kryty strzechą dach z jakiegoś domu, kobiety zaczęły lamentować. To już drugi raz w tym roku. Co za wściekła rzeka! Ktoś zaintonował modlitwę pod twoją obronę, którą podjęli wszyscy zebrani. Niektórzy padli na kolana i na zmianę spoglądali to na wciąż podnoszącą się wodę, to na niebo, skąd oczekiwali pomocy. Kobiety zaczęły śpiewać pieśni nabożne. Istotnie sytuacja robiła się poważna. Wody było coraz więcej. Przybierała w błyskawicznym tempie, sięgała już powyżej połowy cmentarnego wzgórza. Cmentarza nigdy nie zalało, tak opowiadała moja babka. Ale tym razem mogło być przecież inaczej. Woda była coraz wyżej. Wśród ludzi znów podniósł się lament, przez który przebił się głos postawnego mężczyzny. Ślubuję uroczyście, że jeśli wyjdziemy cało z tej powodzi, to wystawię na skraju mojego pola kapliczkę ku czci Boga Wszechmogącego. Z wdzięczności za ocalenie. W tym samym momencie Janek zobaczył w wodzie psa. Stał na niedużym skrawku drewna. Być może był to fragment dachu jego budy. Trząsł się i skowyczał niemiłosiernie, wzywając pomocy. Bał się wskoczyć do wody, która parła jak szalona. Istotnie pływanie w takim nurcie było ryzykowne. Tola, musimy mu pomóc. No jasne, poprośmy o pomoc dorosły. Niestety każda z osób, której pokazywali biednego psa, bezradnie machała ręką. Tłumaczyli, że nie czas się martwić o psa, któremu i tak nie da się pomóc. Jest za daleko i sami mogliby zginąć, próbując go ratować. Staszek, Staszek, widzisz tego psa? Zrób coś. No dobra, spróbujemy. Staszek, ja cię tak bardzo proszę, pomóż mu. Słyszysz, jak skowycze? Woda szła szybko. Nie było chwili do stracenia. Staszek jednym ruchem ręki odłamał sporą gałąź. Błyskawicznie oczyścił ją z liści. Jedyna szansa na rogu. Tam go dostanę. W dwóch susach dobiegli we wskazane miejsce. Staszek stanął na skraju cmentarnego wzgórza i wysunął konar w kierunku płynącego psa. Niestety, kij okazał się za krótki. Brakowało dosłownie kilku centymetrów.
Nie było czasu na poszukiwania nowego. Trzymajcie mnie mocno! Spróbuję jeszcze raz! Dzieci z całej siły złapały Rudzielca za koszulę. Chłopak z kolei pochylił się maksymalnie do przodu. Jeden nieostrożny ruch i mógłby znaleźć się w rwącej wodzie. Jeszcze trochę! Jeszcze ciutkę! Nogi chłopaka niebezpiecznie zsuwały się po piasku. W tym samym momencie, kiedy poczuł, że ma mokro w butach, sprawnym ruchem dotknął drewna. To wystarczyło. Kłoda zbliżyła się do cmentarnego wzgórza. Pies zrozumiał, że to jego jedyna szansa i wykonał mistrzowski skok. Po chwili leżał nieopodal dzieci, ciężko dysząc. Widać było, że jest wystraszony, ale dawał się głaskać i przytulać. Tola nie szczędziła psu czułości. Burek, bureczek, już dobrze. Skąd wiesz, że wabi się w burek? Nie wiem, ale to takie popularne przyimię i chyba mu się podoba. Bumer do ogonem, widzisz? Burek polizał po ręku dziewczynkę i zobaczywszy kury, dał susa między groby. Bardzo ci dziękuję, Staszku. Jesteś bardzo dzielny. Nie ma za co! Tymczasem wśród ludzi zgromadzonych na cmentarzu odezwały się radosne głosy. Nie przypieraj go, bo jesteśmy niezależni! Teraz trzeba poczekać, bo to... O Bogu dzięki, o Bogu dzięki! Ludzie rzucili się sobie w ramiona. Tola i Janek również stali się obiektami powszechnej euforii. Co chwilę ktoś ich ściskał i całował. Twarz jednego z mężczyzn wydała się Jankowi znajoma. Tak, to był Kleks. Uśmiechał się szeroko. Mam nadzieję, że nie wystraszyliście się za bardzo. Powodzie wiślane to ważna część białołęckiej historii. Do czasów II wojny światowej zdarzały się bardzo często, nawet 3 razy w roku, a woda nierzadko dochodziła aż do szosy modlińskiej, zalewając cały Terchomin i Nowodwory. Kleks mrugnął okiem i znowu cały świat zaczął wirować. Zniknął cmentarz, Staszek, Burek, kury, wszyscy ludzie i zapadła fioletowa ciemność. W tej samej chwili Janek uświadomił sobie, że nie zabrał żadnej powodziowej pamiątki do konkursowej pracy. Ale na to było już za późno.